Czoko, jesteś jednym z zawodników, który pamięta pierwsze zawody AZS Winter Cup, które się w ogóle odbyły. To już 16 lat temu. Powiedz, dzisiaj wracasz na stok. Jaki masz plan na atak? Nie będę atakował w gigancie na pewno. W slalomie powiem to, co zwykle mówiłem przez 10 lat startów. Odkujemy się w slalomie, ale też nie przewiduję jakiś mocnego ataku, bo niestety PESEL robi swoje. Coachu, ty też jesteś tutaj zdecydowanie weteranem AZS Winter Cup. Powiedz, jak zmierzyć się z takim wymagającym stokiem jak Harenda po kilku latach bez treningu? Prawdę powiedziawszy, to Harendę od góry będę jechał drugi raz na gigancie, bo pierwszy raz jechałem 5 lat temu na dziesięcioleciu Winter Cupu. Także powiem szczerze, stok robi wrażenie. Natomiast no, zamiary co do startu są takie jak Rysiek, czyli generalnie formę zachować chyba na wieczór raczej niż... A przynajmniej na gigancie i na slalomie nie zgubić po prostu. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you know? All I need is my brother. Kuba, zjechałeś przed chwilą na metę i mam wrażenie, że liczyłeś na nieco lepszy rezultat. No, jestem zajechany, bez formy totalnie. 10 kilo mniej i będzie dużo szybciej. A jak to jest wrócić po latach na stoki AZS Winter Cup? Fantastycznie. Wczoraj w Teresce czułem się, jakbym dopiero skończył trzeci rok studiów Mistrzostwa Świata. No właśnie, ale to organizm już nie ten, może to był klucz tutaj do sukcesu i do niepowodzenia może. A poczekajmy, bo ja nigdy giganta nie jeździłem najlepiej, zobaczymy, co będzie po slalomie. Jacku, jakie wrażenia towarzyszyło twojemu powrotowi na stok AZS Winter Cup? Bardzo pozytywne, bardzo jak zawsze świetne warunki na stoku, bardzo ambitny slalom, bardzo fajna jazda. No właśnie, ambitny. Powiedz, jak sobie z nim poradziłeś? Poradziłem sobie bardzo dobrze do tej tyczki, która 5 lat temu mnie zatrzymała na slalomie. Natomiast cieszę się, że jestem tutaj i było bardzo fajnie. Znaczy jest w dalszym ciągu. Wisła, jak to jest wrócić na stoki AZS Winter Cup? No słuchaj, wspaniale. No bardzo tęskniłam i cieszę się, że jestem w szoku, że tak zjechałam. Dziękuję gangu ABT, Stryju, Scotty, Good Job na Hintertux. Kaciusi tylko nam brakuje, bo na pewno byśmy jeszcze rywalizowały i może byłoby jeszcze lepiej. No właśnie, dzisiaj wygrałaś klasyfikację gigantową weteranów. Czy spodziewałaś się takiego wyniku, czy jesteś zaskoczona? Nie, no jestem bardzo zaskoczona. Pozytywne zaskoczenie i powiem szczerze, szoku. No ale trochę było potrenowane w tym roku, więc efekty też są. Cieszę się strasznie. Karolino, mamy okazję znowu po latach porozmawiać, a to w związku z twoim doskonałym przejazdem zajęłaś drugie miejsce w klasyfikacji weteranek. O rany, nie wiedziałam, myślałam, że jestem trzecia. Nie wiedziałaś, że jesteś weteranką, tak? To swoją drogę. Nie, wcale to nie jest spotkanie po latach, bo ja się czuję, jakbyśmy tu byli wczoraj, to raz. No i co? No fajnie jest wrócić w ogóle. No i chciałam podziękować oczywiście całemu sztabowi ludzi, którzy na ten wynik pracowali, tak? Trenerzy, sponsorzy, dział cały techniczny od nart, wszyscy, serwismen, naprawdę. To nieźle, Kusak w Pjongczangu był sam, a ty masz cały sztab ludzi. Cały sztab ludzi, tak. Wszyscy wierzyli w mój talent. No proszę, co za strój, co za fantastyczny imidż. Gaździna do nas przyjechała. I komu Gaździno kibicujecie? Swoim chłopakom moim. A kto tutaj ma szansę rozwalić klasyfikację weteranów? Ja jeszcze nie wiem, dopiero przyjechałam, muszę zobaczyć, kto jest na liście. Powiem wam potem.
No i proszę, prawdziwa legenda AZS Winter Cup. Maćku, ty w początkowych latach byłeś niewątpliwie idolem dla wielu narciarzy, którzy tutaj stawiali swoje pierwsze kroki narciarskie. Jak to jest wrócić tutaj i się ścigać? Dzięki, fantastyczne uczucie. Czekałem na to bardzo długo. Fajnie, że tak się spotykamy co 5 lat. Coraz fajniejsza otoczka i zdecydowanie dreszczyk emocji, przypomnienie z dawnych lat. Super. Wszedłeś dzisiaj w 30, także całkiem przyzwoicie, poziom jest wysoki. Jak sobie radzisz z upływem lat? Cały czas masz kontakt z nartami? Staram się mieć na bieżąco, to nie jest ta ilość co kiedyś. Rower teraz zdominował, to jest moje antidotum na stres, na równowagę w życiu i to mi pomaga utrzymać równowagę i siłę. Leszku, obserwowałem Cię na trasie i widzę, że upływ lat wcale nie wpływa negatywnie na Twoje możliwości w gigancie. Nie będę mówił takich jakichś haseł oklepanych, że jestem jak wino, które im starsze, tym lepsze, ale chyba rzeczywiście moc jest we mnie, z roku na rok jestem coraz silniejszy i coraz szybszy. Snajper, stoimy na dle tabeli z wynikami, niestety nie ma tam Ciebie. No ale tak już jest, jak się skręca ostatni raz wiązania 5 lat temu, podczas ostatnich zawodów. Tak, tak, narty były perfekcyjnie przygotowane do zawodu 5 lat temu. Wtedy pamiętam, wiozłem je na drugie miejsce w klasyfikacji dziadów. Od tego czasu starałem się ich nie dotykać, żeby po prostu nie straciły tej mocy i tego przygotowania. No dzisiaj się to nie sprawdziło, warunki troszkę inne i stąd myślę, narty nie dowiozły mnie dalej niż do czwartej bramki, ale myślę, że jeżeli odłożę je na następne 5 lat, to na kolejnych zawodach mogą znowu trafić dobre warunki, tak jak powinny być i wtedy może znowu forma będzie zwyżkowała. Krzysztof, spojrzałem do notatek i jesteś zdobywcą największej liczby medali AZS Winter Cup z weteranów, którzy dzisiaj się pojawili. Powiedz, jak przygotowywałeś się do dzisiejszego startu? Trenowałem z młodzieżą wczoraj, slalom i w zasadzie tyle. Tak z rodzinką do Austrii. A jak Ci się tutaj podobał poziom dzisiaj rywali na trasie? Ja no jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak ten poziom cały czas rośnie i sprawdzę ich za 5 lat na pewno. Liczę, że będzie jeszcze lepiej. Rafale, rozmawiamy raz na 5 lat. Wróciłeś dzisiaj znowu na stoki AZS Winter Cup. Powiedz, co czujesz jadąc tutaj? Nie no, wiesz co, jest super impreza jak zwykle. Co 5 lat się spotykamy, ekipa. Jakby forma już nie jest ta co kiedyś, ale trzymamy cały czas formę i po czasach widać, że jednak ta nasza, wiesz, co jeździliśmy, to jeździmy równo cały czas. No właśnie, kilku rywali z dawnych lat pokonałeś. No kilku pokonałem, tak, tak, no ale kilku też mi pokonało, więc ale myślę, liczyłem na pierwszą 15 i jestem 17. Może w slalomie? No slalomie gorzej, ale cieszę się, ale że jest fajna impreza i się pogoda udała, no. No i ty musisz też, słuchaj, zacząć jeździć, no. Baby! I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? Karolu, to co raz udało się podczas Twojej kariery akademickiej, czyli zwycięstwo na Harendzie, powtórzyłeś dzisiaj w Pucharze Weterana. Jakie wrażenia? To prawda, udało mi się już raz tutaj wygrać na Harendzie, ale wtedy pamiętam, że wielu dobrych zawodników nie pojawiło się na starcie. Dzisiaj ta rywalizacja przebiegała bardzo fajnie. Mocni goście na starcie. Fajnie, że Szymek i Mateusz pojawili się w tych zawodach. Jestem bardzo zadowolony z tych. No właśnie, bo dzisiaj nie tylko z weteranami się ścigałeś, ale z zawodnikami, którzy obecnie stanowią sile tego pucharu. No to prawda i tak się zastanawiałem po pierwszym przejeździe, jak jechać ten drugi. Czy szanować pierwsze miejsce w weteranach, ale ambicja no nie pozwoliła mi, powiedzmy, zaprzestać na tym piątym miejscu, które miałem po pierwszym przejeździe. Troszkę zaatakowałem ten drugi przejazd, przeskoczyłem Kamila. Jestem bardzo zadowolony z tego. Czwarte, niby pechowe miejsce
dla sportowców, ale ja z tego miejsca jestem zadowolony dzisiaj. Agnieszko, wnikliwie przeanalizowałem tabelę medalową za 15 lat i jesteś jedyną kobietą z pierwszej dziesiątki, która pojawiła się dzisiaj na starcie z weteranem. Serio? O matko. No, no ale nie pokazałam tego, czegoś. Powiedz, jak przebiegały twoje przygotowania do tego wydarzenia? No, w zeszłym tygodniu wystartowałam na jednych zawodach, ta pucharzystoszka, a w zeszłym roku byłam na jednym treningu gigantowym. No a wcześniej to 4 lata temu jeździłam, także przygotowania idą pełną parą na 20-lecie może. Ale warto było chyba pojawić się na starcie. No tak, warto było zobaczyć wszystkich, zobaczyć harendę w słońcu i bez dziury po kolana. No tak, było fajnie.